I witam was bardzo serdecznie z tej strony Herosz699 i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Assassin's Creed. Tak, i teraz właśnie skończyliśmy tutaj. Mówiłem, że może jeszcze coś zrobimy, ale niestety czas jednak powiedział, żebyśmy zakończyli. Więc właśnie w tym odcinku będziemy kontynuować nasze niesamowite przygody z Altairem, ale zanim jeszcze tam pójdziemy, to cofniemy się tutaj, bo tutaj właśnie się coś fajnego świeciło i tutaj będziemy mieli takie flagi i te flagi to są rozrzucone po całutkim świecie, czyli po tym całej grze, które będziemy sobie mogli je zdobywać. I w tym przypadku jest tutaj akurat 20 takich flag. No, wiadomo, na całym świecie jest ich trochę więcej, akurat w tej lokacji jest 20. Jeszcze tak sobie tutaj sprawdzę, czy tu też nic nie ma. Okej, więc dobra, teraz lecimy dalej. Oczywiście troszeczkę może byłem w poprzednim odcinku trochę hop do przodu, ponieważ naszym teraz celem jest znalezienie zdrajcy właśnie na tej lokacji. A co za tym idzie, będzie jeszcze takie małe wyszkolenie, czyli znowu taki mały samouczek. Dopiero potem ruszymy na taką poważną misję. Dobra, chodźmy. Safety and peace, Altair. You're in my way. Yes, Al-Mualim has asked that I assist you. Remind you how it is we hunt our prey. I know how it works. Be that as it may, I have no desire to disobey. Then be quick. The Assassin have many tools at their disposal. Yes, yes. We can eavesdrop, we can pickpocket, or we can use violence to intimidate. Good, you remember. So you'd have me walk amongst the others and learn what I can about the traitor. Yes. Begin by going to the village market. That's where we first spotted the traitor. You know who it is? Perhaps. Then give me a name and let's be done with it. That's not the way it works. Now go. And remember, begin your search in the village market. Dobry. A więc tak skrótowo, co tutaj chodziło, teraz właśnie będziemy musieli znaleźć tego zdrajcę. A żeby to zrobić, mamy właśnie jakby takie trzy opcje do zrobienia. Czyli możemy podsłuchiwać rozmowy, kraść jakieś ważne dokumenty, listy oraz możemy kogoś zastraszyć, tak żeby na przykład nam powiedział coś mniej więcej, na przykład o zdrajcach albo o innych takich ważnych ludziach, więc tam na pewno tak będziemy właśnie działać. Więc dobra, i na chwilę obecną mamy teraz właśnie rozmowę, więc teraz pójdziemy. Oczywiście nasz Altair się trochę denerwował, że cały czas musi się dowiadywać tego, co już umie. Więc no to też jest gdzieś takie jego oburzenie. Tam jeszcze widziałem flagę, więc od razu może ją weźmiemy. Gdzie to było? O, tam jest. Okej, teraz tak, żeby się nie spadło. Jeszcze przy okazji będzie ta flaga, więc sobie troszeczkę tych flag pozbieramy. I tak też mniej więcej przewiduję, że ten odcinek i być możliwie następny to będzie taka właśnie eksploracja. No. Będzie taka właśnie eksploracja świata. Więc dobrze. Oczywiście nie wiem, czy będę wszystkie zbierał. Te flagi, te wszystkie inne znajdźki. No nie ukrywam, że za pierwszym razem jak grałem, to też wszystkich nie miałem. Więc no dobrze, jeszcze o tym pomyślimy. A teraz już tutaj niedaleko jest... będzie właśnie dwóch ludzi, gdzie możemy właśnie ich podsłuchać, ale żeby to zrobić, musimy być na pewną odległość, czyli najlepiej chyba tu jest usiąść na tej ławce. Ok. Teraz należy przycelować i po prostu słuchać. I know what I saw. Busun opened the gate. He let the Templars in. Then you must tell Al-Muallim. I can't. Masun did not act alone. Someone inside the fortress helped him. What makes you say this? He exchanges letters with someone inside. The basket weaver carries them for him. That's no reason to stay silent. Ah, but the weaver delivered him a letter just before the attack. I suspect it held the order to open the gate. Then speak to the weaver. He can name Masun's accomplice. He's disappeared, hiding for fear of being dragged into this. Probably inside one of his own baskets.
Okej, okay, no i teraz akurat udało nam się zaliczyć jakby pierwszą sekwencję. Więc okej, okay, skrótowo znowu... właśnie tak postanowiłem, że nie będę się jednak wcinał w ich dialogi. Czyli będę im dawał na spokojnie, no chyba, że coś będzie takiego, że no muszę jakby tak zareagować. Ale raczej będę im pozwalał się wypowiedzieć do końca i tak streścić. Teraz mamy nowy trop, że musimy się udać teraz do takiej osoby, która wyrabia jakby... nie dzbanki, tylko kosze, o właśnie. Czyli do takiego osobnika musimy się udać. I teraz, no wiadomo, że nie był sam, czy jeszcze sam jakby z kimś pracował, z kimś od zewnątrz, jeżeli chodzi o templariuszy. No i okej, teraz możemy też znowu usiąść sobie tutaj i namierzyć na tego gościa. A nie, to już musimy być troszeczkę bliżej. Please, just one. We lost everything in the attack and have no place to store our grain. I can't right now. I'm busy. Is this about the letter? What letter? The letter you received when I got here. Bad news? I don't know what you're talking about. Listen, I'll see what I can do, but please, I need to be alone right now. Come back later. As you wish. Okej, teraz musimy podejść do tego osobnika, przytrzymać kółeczko i w ten sposób kradniemy właśnie różne takie listy i ważne rzeczy. No to jest akurat, można powiedzieć, że taki lekki banan. No należy to zrobić szybko, bo jak się tak za bardzo będzie się długo to robiło, to może nas namierzyć i wtedy wszystko się ruinuje i musimy wszystko od początku robić. A żeby zrobić to od początku, to trzeba by trochę poczekać. Więc okej. Okay. A teraz mamy na mapie taką pięść, co to oznacza, że tutaj będziemy musieli użyć zastraszenia. Hear the things you say. A traitor! I'm not a traitor! It's Al-Mualim who's betrayed us! Today's attack was but the first. And more will follow unless you repent. Give up your wicked ways. Rise up against the madman of Masyaf! See through his lies! Okej, okay, dobra, on tutaj troszeczkę wykrzykiwał, że nasz jakby mentor jest jakby nieodpowiednią osobą, tutaj go troszeczkę zaczął hejtować i mnie to troszeczkę zdziwiło, że w ogóle ktoś mu pozwolił na takie tej rozmowy. Ale okej. Okay. Więc teraz musimy się udać jakby w dyskretne miejsce. I dobrze, że sobie to przypomniałem, bo być możliwe, że gdybym sobie nie obejrzał u kogoś innego, to już bym go lał, ale okej. Okay. On to tak naprawdę najlepiej poczekać, aż oni gdzieś naprawdę dojdą w odpowiednie miejsce. Bo oni zawsze dojdą do jakiegoś miejsca i wtedy można ich spokojnie tutaj napieprzać. Więc dobra, okej, okay, on już tutaj doszedł. Stop following me. Więc no teraz musimy zatańczyć mały recital. Is it a fight you want? What the? Enough! I yield! Speak quickly then. I've no interest in your games. Why did you betray us? And who do you serve? We serve the Templars. You should too. Their cause is just. We? Jamal. He told me of their plans. Asked me to open the gate. You betrayed us. We, who called you brother and kept you safe from harm. I did what I believed was right. And if you must kill me for it, so be it. I am not afraid to die. Your fate is not for me to decide. It's Al-Mualim who will judge. No i to jest był właśnie ten zdrajca, który otworzył bramy Templariuszy i sam chciał się teraz do nich dołączyć. How do you answer to these charges? I deny nothing. I'm proud of what I did. My only regret is that they failed.
I offer you a chance to repent, to renounce the evil in your heart. It is not evil in my heart, but truth. I will not repent. Then you will die. You did well, Altair, and have earned the right to carry a blade once more. What will become of the one who helped him? It remains to be seen. Some do ill out of ignorance or fear. These men can be saved. Others suffer from corrupted wills, their minds poisoned and twisted. These men must be destroyed. Soon enough, we'll know what sort of man Jamal is. I've passed your test, then. What now? Oh, my child. We've only just begun. I hold here a list. 9 names adorn it. 9 men who need to die. They are plague bringers, war makers. Their power and influence corrupts the land and ensures the Crusades continue. You will find them. Kill them. In doing so, you'll sow the seeds of peace, both for the region and for yourself. In this way, you might be redeemed. 9 lives in exchange for mine. A most generous offer, I think. Have you any questions? Only where I need begin. Very well. Ride for Damas. Seek out the black market merchant named Tamir. Let him be the first to fall. Be sure to visit the city's assassin bureau when you arrive. I'll dispatch a bird to inform the Rafik of your arrival. Speak with him. You'll find he has much to offer. If you believe it best. I do. Besides, you cannot begin your mission without his consent. What nonsense is this? I don't need his permission. It's a waste of time. It's the price you pay for the mistakes you've made. You answer not only to me, but all the Brotherhood as well now. So be it. Take your equipment and go. Prove that you are not yet lost to us. No i właśnie w ten sposób zdobyliśmy ukryte ostrze z powrotem oraz swój miecz, chociaż to jeszcze nie jest ten miecz, tylko taki podstawowy. I oczywiście teraz będziemy mieli za zadanie wyeliminować 9 takich jakby karakanów, którzy zatruwają nam życie i w ogóle czynią zło. I tutaj też jest ta ciekawostka, ponieważ nasz mistrz jakby wysłał gołębia przez okno. Znaczy, gołąb przeleciał właśnie przez to okno, ale mi się wydaje, że to nie jest okno, tylko jest po prostu zwykła krata. Więc myślę, że tutaj nie ma szyby ani nic, chociaż mogę się mylić. Ale mi się wydaje, że to jest po prostu zwykła krata, tu nie ma szkła. Więc myślę, że jakaś teoria, że gołąb przechodzi tak przez szybę, to chyba jest... Nie, to nie jest dobra. Więc okej, dobra. Mając teraz ten miecz, który pewnie został dźgnięty, ten zdrajca, możemy sobie kontynuować dalej. No i oczywiście z ukrytym ostrzem. Altair, it seems my students do not fully understand what it is to wield the blade. Perhaps you could show them what you know. O, tam już widzę kolejną flagę. A teraz będziemy mieli jakby taki właśnie samouczek kolejny. To jest już odnośnie walki. Po prostu teraz jakby pokazujemy tym nowym rekrutom, jak tu się należy walczyć. Okej, to jest zwykły atak. Przytrzymanie będzie silniejszy, a krótkie to zwykłe ataki. Oczywiście można tutaj wyjść. Oczywiście też nie mamy kontry, więc tutaj też jakby nie tylko żeśmy stracili sprzęt, a jeszcze umiejętności, choć dla mnie to jest troszeczkę dziwne, że umiejętności to się ma cały czas, a sprzęt to można stracić. Ale nie wnikam. Dobra, to możemy wyjść, bo to i tak... Gnoju.
Była przerwa. No. Okej, okay, tu jeszcze można poćwiczyć. Ale okej, okay, nie będziemy tego robić. Bo to jest tylko takie ćwiczenia. Więc dobrze. Teraz możemy się udać na misję, to chyba właśnie do Damaszku. A, flaga, flaga, flaga. Teraz się nie zapominaj, bo w niektórych rzeczach się pozapominałeś. No i przy okazji też wzrosło nam życie o jeden pasek, czyli mamy teraz 5 żyć. No, z perspektywy długości życia to dobrze, z perspektywy takich estetycznych no to już nie jest dobrze. Więc dobra, lecimy dalej. I tak jeszcze z ciekawości, bo tak se długo myślałem nad pewną sprawą, ponieważ teraz mieliśmy samouczek, prawda? I tak się zastanawiałem w ogóle nad całą ideologią tego słowa. Czyli właśnie, co tak dokładnie oznacza właśnie ten samouczek. I tak jakby tak na spokojnie do tego podejść, to można byłoby wnioskować, że samouczek to tak jakbyśmy się sami uczyli. Czyli to tak jakby z własnych doświadczeń, tak? A pomimo to cały czas dostajemy jakby takie informacje, które by mówiły nam, co mamy zrobić. Czyli jaki klawisz, jaki co i w ogóle co się z tym generalnie wiąże i to wszystko. I tak kiedyś sobie przypomniałem, że jak się grało kiedyś takie naprawdę starsze gry, takie właśnie jeszcze na PlayStation 1, to tam to nie było samouczków, a jak były, to naprawdę w takich mniejszych ilościach. I to właśnie było na takiej zasadzie, że każdy musiał sprawdzić, jaki przycisk do czego odpowiada, nie? Czyli zawsze na początku się klikało w każdy przycisk, żeby właśnie zobaczyć, co się właściwie wydarzy. Więc tak naprawdę to były samouczki, bo wtedy sami żeśmy się uczyli. Natomiast w takich przypadkach to w sumie jakby nas ktoś szkoli, więc tu można byłoby tak sobie lekko żartować i stwierdzić, że tego typu właśnie samouczki to jest tak samo jak ideologia nauki znanego nam youtubera Tigera Bonzo, czyli że jest samoukiem, ale miał zajebistych nauczycieli, więc to tak mniej więcej wygląda. Więc dobrze, jeszcze tak sobie flagi tutaj się rozglądam. W chwilę obecną mnie widzę. Więc dobrze. Myślę jeszcze, czy czegoś nie powiedziałem ważnego. Chyba wszystko powiedziałem. Mamy teraz do pokonania jakby 9. A i każdy taka historia właśnie na tym DNA to będzie jeden właśnie... ten człowiek do wyeliminowania. Czyli no tutaj będziemy musieli zdobić tego zdrajcę, który właśnie pomógł otworzyć niby te bramy i zaplanować całe to wydarzenie. I teraz będziemy mogli dosiąść do konia i przejechać się na... znaczy przejechać się na koniu, tylko przejechać do danego miasta, gdzie musimy się udać. I teraz mamy tak do wyboru takie losowe właśnie konie. Mamy czarnego konia, białego konia i tam jest chyba bodajże brązowy. Więc no, którego możemy sobie wybrać? Ja wybiorę sobie białego i dam taką też małą przestrogę na całe życie. Pamiętajcie, moi drodzy widzowie. Nigdy, ale to nigdy nie łączcie białego z czarnym. Połączenie białe z czarnym wcale nie jest idealne. Jak ktoś powie, że to jest bardzo idealne połączenie, to już musicie wiedzieć, że z tą osobą jest coś nie halo. Tak, dla kogoś, kto lubi poszukiwać różne takie ciekawostki, jeżeli chodzi o moją osobę, to chyba się pewnie domyśli, o co może mi chodzić. Okej, dobra. Oczywiście, trzymając R1 i X, mamy galop. Tak, po prostu koń sobie truchta. Puszczając R-kę, po prostu sobie drepcze, więc
My chyba będziemy cały czas sobie tak tutaj zacinać. I tak będziemy cały czas jakby podróżować. Czyli jakby z jednego miasta do drugiego będziemy właśnie poruszać się konno. Chociaż no, można byłoby i na piechotę, ale chyba to wiadomo samo przez się, że to będzie zabierało dużo, ale to dużo czasu. I to nawet też nie byłby za żaden fajny pomysł na challenge. Więc okej, dobra, tu jeszcze są jakby asasyni. No tu mieliśmy jeszcze taki widok. Oczywiście z konia też można atakować. Tylko teraz nie chcę wyciągać broni, bo nie wiadomo, czy coś tutaj się nie wydarzy, ale chyba to jeszcze nie jest taki etap. I można właśnie w ten sposób szarżować, ale trzeba uważać, bo z konia też można łatwo spaść. Okej. Teraz mamy tak zwany punkt widokowy, w którym to będziemy mogli sobie odblokować mapę. Ponieważ na chwilę obecną nie mamy mapy dobrze wizualną, tylko mamy na zasadzie punktów, gdzie możemy się udać, ale nie widzimy jej dokładnie. Jeszcze tutaj tak sobie przejdę naokoło, żeby na pewno nie pominąć żadnej flagi, bo na tym właśnie rejonie międzymiastowym tak zwanym jest chyba właśnie tych 100 flag. Więc troszeczkę jest ich dużo i cała ta lokacja jest duża. I teraz właśnie takimi właśnie punktami widokowymi, dochodząc do pewnego miejsca, robimy tak zwaną synchronizację i nasz Altair ma taką zajebistą pamięć. No nie tylko Altair, ale też inni asasyni będą mieli taką zajebistą pamięć, że jak tylko zobaczą, to będą mieli całą mapę w głowie. No, w szczególności, że widoki są naprawdę fajne, bo wszystko jest prawie otoczone, można powiedzieć, że takimi jakby górami, skałami. Okej, 1 na 12 wszystkich punktów widokowych na tej lokacji. I akurat to jest taki właśnie ten DNA, same z niebieskich punktów, które właśnie oznaczają takie, że no to jest po prostu dodatkowa część. I teraz mapę mamy bardziej widoczną. I teraz możemy zrobić skok wiary, oczywiście na plecach. No i kontynuujemy dalszą tutaj przygodę. Na konie po prostu wchodzimy, nie musimy klikać żadnego przycisku. Więc okej. No i teraz mamy prawie ileś tam, nie wiem, czy to jest przelicznik na kilometry. Chyba na metry, chociaż nie jestem pewien. Więc no troszeczkę ta liczba jest duża i ciągle narasta. Więc okej, teraz chyba tu mamy mapę. No właśnie, teraz możemy troszeczkę możemy sobie tu popatrzeć. No i mam tu punkty widokowe. No punkty widokowe lepiej zawsze robić, więc możemy się udać zawsze i coś podblokowywać. No akurat w naszym przypadku najlepiej byłoby ruszyć na te punkty widokowe, bo tutaj co prawda moglibyśmy też odblokować, ale byśmy musieli lecieć aż tak, żeby do niego dojść. Więc być możliwe, że z tym sobie później kiedyś zrobimy, a na chwilę obecną wybierzemy sobie ten punkt widokowy. Więc okej, dobra. Tutaj nie wiem, czy są wrogowie. Wrogowie. Dobra, spróbuję ich właśnie trochę z konia. O ile to coś da. Dobra, spokojnie trochę, Heros. Okej, jeden padł. O, ten już bojowo się nastawia i... Okej, kontry nie mamy, więc musimy go w ten sposób pokonywać. Dobra, gdzie jest mój koń? Tam spieprzył, to niedobrze. Biegniemy do konia. Gdzie jest ten koń? Tu się... Albo się zrespił. Dobra, chodź, chodź koniku.
Okej, dobra. Co jeszcze mógłbym takiego fajnego, ciekawego powiedzieć? O, na przykład zauważyłem u siebie tak ogólnie, nie? Że jeżeli chodzi o youtuberstwo, to ja jestem takim bardziej youtuberem defensywnym niż ofensywnym. I pewnie teraz ktoś pomyśli, kuźwa, o co chodzi? Jaki ofensywny, jaki defensywny? No więc okej, dobra, już tak mniej więcej tłumaczę, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że ja to jestem jakby tak, można powiedzieć, takim mośkiem, który próbuje jeszcze coś zrobić w... że nie od razu... Kurde. Że nie od razu już klepać jakiś tam wątek, tylko jeszcze coś tam dopowiedzieć, jakąś tam refleksję powiedzieć i takie inne rzeczy. Natomiast nie wchodź na konia. Natomiast ofensywny próbuje zrobić jak najwięcej w danym czasie. Dobra, tak ich nie zabijemy. Okej. Czyli no po prostu inni mogą zrobić więcej, na przykład w dwóch filmikach, kiedy ja robiłem na przykład w trzech lub czterech, nie? Coś na takiej zasadzie, nie? Że na przykład ja bym teraz, zamiast wejść teraz na wieżę, jeszcze sobie tutaj postoję i na przykład powiem, że za moich czasów coś tam było takiego i takiego i że na przykład ktoś tutaj jeszcze na przykład na korytarzu się fafluni albo na przykład coś mnie takiego spotkało w życiu, więc takie troszeczkę też po części może ciekawe gadanie, a nie tylko klepanie szybko fabuły i ewentualnie ważnych rzeczy, więc to tak sobie wyreasumowałem, że to taka właśnie ofensywność, defensywność. Więc, no więc stwierdziłem, że chyba ja to bardziej taki jestem właśnie defensywny, czyli nie, że szybko, szybko, tylko na spokojnie, jak mam coś do powiedzenia, to powiem, jak nie, no to kontynuujemy. Jak coś dopowiem jakimś takim śmiesznym lub nieśmiesznym żartem, to dopowiem. Więc to tak, takie tutaj mniej więcej działa. No zawsze można to jakoś łączyć, nie, że gdzieś tam, a teraz będziemy bardziej takim defensywnym niż ofensywnym, nie, bo na przykład mamy czas. Albo właśnie, a odwrót, to można było zauważyć u mnie w Need for Speedzie, jeżeli chodziło o te odcinki, w których musieliśmy się wyrobić z tymi właśnie gwiazdkami, no żeby mieć wtedy bossów na jeden odcinek. Więc okej, dobra, jeszcze sobie mapę sprawdzę. Okej, to jest taki duży teren, więc spoko. Jeszcze moglibyśmy zahaczyć o ten punkt widokowy, bo w sumie będzie tak lekko po drodze, więc nawet może sobie o jeden punkt widokowy zrobimy więcej. Ja jeszcze żadnej flagi nie widziałem i tutaj się niestety obawiam. Może coś tam się po drodze gdzieś znajdziemy. To na razie cisza. Cały czas się tam ci patrzą. A niech się patrzą, niech się patrzą. Póki jeszcze mogą. Tam chyba jest flaga. Tak mi się przynajmniej wydawało. Jest drabina, więc spoko. Spoko jo. Dobra, szybkie zsiętnięcie z konia. Dobrze, że nas nie kopnął. Więc okej, no i super. Pierwsza flaga na 100. No nie wiem, z czego się śmiejesz, Heros. No właśnie sam też nie wiem. Nie wiem w ogóle, z czego się też nie z niektórych rzeczy śmieję. No, powinniśmy iść tędy. Oczywiście sobie też luknę na mapę, bo będę pewnie to robił niewielokrotnie i chyba jednak nie dojdziemy do tego punktu widokowego, coś tak czuję. A nie, tu jest jeszcze przejście, więc sobie... Aha, dobra, error. Jeszcze się nie możemy tam dostać.
ponieważ jeszcze Animus nam na to nie pozwala. Więc lecimy do tego punktu widokowego. Oczywiście nie będziemy zaczepiać tam przeciwników, bo nie ma takiego jakby, nie ma takiej potrzeby, bo i tak nasz jakby asasyn nie awansuje, nie dostaje jakby takiego poziomu jakiegoś tam level upa. No i dlaczego minąłeś chorągiewkę? No, bardzo dobrze. Znaczy to flaga. No chociaż, no flaga, chorągiewka. Może jeden taki wujek. Chociaż chorągiewka to taka się wydaje bardzo mała. No a te flagi nie są małe? No, no są, no ale no bardziej szlachetnie brzmi flaga niż taka... No właśnie. No i właśnie zapomniałem. Co mówiłem. Dobra, tu chyba jednak nas walka nie ominie. Kurde no. Mówię, to jest... O, dużo ich jest. Dobra, trzeba uważać. O, dobra, dobra, spokój, spokój. Spokój. No, dobrze, że to działa jakiś ten blok. Kurde, tylko trzeba uważać, bo jak już jest atak bezpośredni, to... Kurde. No i coś czuję, że będzie dyschronizacja. Fuck it! Dobra, musimy uciec. No szkurde, no! Ale nic się nie stało, nie? Teraz się zrespimy. Co tam, że w rzeczywistości byłoby to nierealne, ale już trudno. No i nie mamy kunia, no. A przecież koniu... O, biegnie kuń, no ale... Ale czarny. Tam jest brązowy. Nie to, żebym miał coś do czarnych koni, ale... Ja po prostu, no jak już zacytowałem tą przestrogę, to już wolę się jej trzymać. No wybacz, biedny koniku. I wybacz mnie, to droga kobieto. Ale no, niestety muszę tutaj troszeczkę zapierdzielać, bo czas mnie goni. No i szkoda, że nie zakończę nagrania już właśnie w mieście, do którego miałem się udać. Ale no już trudno. Zdobędziemy ten punkt widokowy. Kuźwa, tu jest ich strasznie dużo, więc może zejść z konia Altair. Sobie tak dyskretnie może przejdziemy tędy. I oni nas nie zauważą, więc spoko, spokojo. Żeby ich pokonać najlepiej, no to ty mówię, to kontry. Kontry to są po prostu najlepsze tutaj walki, bo to jest tylko czekanie na atak przeciwnika i od razu kontra. Więc to jeszcze spoko. Dobra, jeszcze tak szybko, bo jakoś pamiętam, że jednak flaga była, tak jak się patrzyło, no właśnie. Dobra, już mamy trzy flagi na 100, no to nie jest jeszcze jakoś niesamowity punkt, znaczy niesamowite osiągnięcie, ale już lepsze to niż ryc, znaczy lepszy ryc niż nic, no właśnie. Okej, okay. I z tego co ja już tam widzę, będziemy musieli chyba nieźle zapieprzać na tym koniu. Więc dobrze, ale oczywiście w tym momencie zakończę dzisiejszy odcinek. Więc co udało nam się dzisiaj osiągnąć? Udało nam się zdemaskować tego zdrajcę, który doprowadził jakby do pewnego sukcesu ataku templariuszy, no ale wiadomo, że im się nie udało. No i dobrze, że im się nie udało, a my żeśmy ich pokonali. Oczywiście troszeczkę nasz mistrz asasynów, czyli właśnie ten mentor, troszeczkę już nas docenił. Zwrócił nam co prawda tylko ukryte ostrze i dał nam taki troszeczkę leciutko, ambiwalentnie słaby miecz, więc... No i teraz musimy się udać do Damaszku, więc
Co się okaże w Damaszku, to dopiero w następnym odcinku i w następnym odcinku zdobędziemy jeszcze może dyskretnie flagę i później prosto do Damaszku. A na chwilę obecną dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że on się Wam spodobał i do zobaczenia w następnym odcinku, więc trzymajcie się ciepło, cześć!